Roboty i rzeczywistość wirtualna coraz częściej funkcjonują dla naszego dobra w życiu prywatnym i zawodowym. W tym filmie zobaczycie unikatowe na skalę krajową prawie biuro i dowiecie się, jak rzeczywistość wirtualna jest wykorzystywana do pracy i nauki. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z serii przedstawiającej możliwości badawcze i naukowe Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Instytucji, której pracownicy na co dzień zajmują się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii pracy, dzięki czemu znają je od podszewki. Dzisiaj gościmy w Zakładzie Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIP. Jego pracownicy zajmują się rozpoznawaniem, oceną i ograniczaniem zagrożeń mechanicznych, elektrycznych czy powodowanych przez promieniowanie optyczne. Co ciekawe, kierownikiem pierwowzoru tego zakładu był Franciszek Ksawery Głuski, od którego imienia, jako głównego konstruktora, pochodzi nazwa kultowej pralki Frani. W Zakładzie Techniki Bezpieczeństwa funkcjonują 4 pracownie. W pierwszej z nich, pracowni zagrożeń mechanicznych, znajduje się m.in. wszechstronne, unikatowe na skalę europejską stanowisko do badania drabin. Prowadzi się tutaj zarówno prace naukowe, jak i pomiary na potrzeby certyfikacji. W innym laboratorium tej pracowni odbywają się badania w celu określenia kodu IP, czyli stopnia ochrony zapewnionej przez obudowę urządzenia elektrycznego. Wykorzystuje się do tego widoczne tu urządzenie ze znormalizowanym pyłem. Ciekawym stanowiskiem jest także to służące do badania przenośnych pilarek łańcuchowych, gdzie ocenia się siłę odrzutu. W kolejnej pracowni elektronicznych systemów ochronnych opracowuje się, wdraża i certyfikuje urządzenia ochrony zbiorowej, np. skanery bezpieczeństwa oraz bada się skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Teraz zaproszę Was do lasu. Tak naprawdę to stanowisko badawcze, unikatowe na skalę krajową i prawdopodobnie jedyne tak duże stanowisko tego rodzaju w Europie. Znajdujemy się w laboratorium SemiCape, wchodzącym w skład pracowni promieniowania optycznego CIOP-PIP. Do czego to służy? Być może wiecie, że konkretne kolory lub różne natężenie światła mogą wpływać na nasze samopoczucie. Jest to odczuwalne m.in. na stanowiskach pracy. Teraz wyobraźcie sobie, że chcielibyście zbadać ten wpływ w pewnym biurze. Wykonanie takich badań ze względu na konieczność przemalowywania wnętrza byłoby drogie i czasochłonne. Tutaj dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu można wyświetlać na ścianach obrazy dające złudzenie obecności w danej przestrzeni. Wizualizowane są w ten sposób zarówno istniejące pomieszczenia, które zostały wcześniej trójwymiarowo zeskanowane, jak i otoczenie przygotowane w drodze symulacji komputerowej. Można tu badać wpływ barwy światła na czujność i sprawność psychofizyczną pracowników starszych czy pracowników zmianowych. Aktywność mózgu uczestników jest śledzona przy użyciu EEG. Ale po co konstruować coś tak dużego i drogiego, skoro już są dostępne okulary rzeczywistości wirtualnej, dzięki którym podobne badania można byłoby wykonać taniej? Cóż, to nie takie proste. Tego typu okulary są również co prawda używane do badań w instytucie, ale niestety problemem okazuje się w tym przypadku ludzki umysł. Kiedy mózg dostaje sprzeczne informacje od oczu i z błędnika, osoba badana może odczuwać coś w rodzaju choroby lokomocyjnej. Poza tym same okulary nie wystarczą. Aby prowadzić interakcję z rzeczywistością wirtualną, należy stosować specjalne rękawice. Taka rękawica została stworzona w pracowni technik rzeczywistości wirtualnej. Umożliwia ona czucie obiektów wirtualnych lub obiektów rzeczywistych na odległość dzięki siłowemu sprzężeniu zwrotnemu. W pracowni jest więcej dużych, interesujących urządzeń, przy których ogromne drony służące do monitorowania stężeń wybranych substancji chemicznych wyglądają jak zabawki. Zamontowane tutaj czujniki na wysięgnikach ze wszystkich ramion umożliwiają lokalizowanie źródła zanieczyszczeń. W instytucie opracowano zdalne roboty wykorzystujące zasadę teleobecności. Wyjątkową właściwością tego rozwiązania jest fakt, że operatorem takiej maszyny może być osoba starsza lub niepełnosprawna pracująca z domu. Rzeczywistość wirtualną wykorzystano tutaj także do opracowania gier wspomagających rehabilitację i fizjoterapię. Dzięki nim osoba rehabilitowana gra w grę, nieźle się bawiąc, a lekarz ma zdalny dostęp do informacji o ruchach wykonywanych przez pacjenta i kontroluje ich poprawność. Takie rozwiązanie byłoby doskonałą pomocą na wypadek lockdownu. To co, znajdzie się firma chętna kupić ten pomysł? To jeszcze nie koniec. Dzięki osiągnięciom tej pracowni można się poczuć jak Robocop. Stworzony tutaj aktywny egzoszkielet kończyn górnych wspomaga siłownikami ruch operatora. Korzystając z rozwiązań opracowanych w instytucie, można bezpiecznie uczyć się pracy na żurawiu wieżowym, suwnicy bramowej czy ładowarce używanej w podziemnych kopalniach miedzi. Właśnie symulatory tych trzech urządzeń zostały już opracowane i działają w warunkach laboratoryjnych. Muszę powiedzieć, że poziom imersji, czyli zanurzenia w rzeczywistości wirtualnej, jest niesamowity. A ja jestem zaskoczony, jak trudno jest operować tymi maszynami. Stworzono też symulator samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pomagający aktywizować zawodowo te osoby.
Zwróćcie uwagę, że całe stanowisko porusza się, stwarzając dodatkowe bodźce, które nasilają wrażenie realizmu. Pracownia dysponuje także ogromnym pomieszczeniem i systemem do rejestracji ruchu osób i urządzeń, tak zwanym motion capture, służącym m.in. do nauki prawidłowego zachowania się w przypadku powstania pożaru czy posługiwania się bronią. Do każdego z tych zastosowań powstały odpowiednie symulatory. To tylko wycinek ciekawych, innowatorskich, a przede wszystkim przydatnych projektów Zakładu Techniki Bezpieczeństwa. Jak mogliście zobaczyć, dbanie o nasze bezpieczeństwo wymaga zaangażowania najnowszych technik i urządzeń. A to wszystko u nas, w Polsce, w zasięgu, a czasem w telezasięgu ręki. W tym filmie to tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu. Więcej informacji o Centralnym Instytucie Ochrony Pracy znajdziecie w opisie filmu i na stronie internetowej www.ciop.pl. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia.